auch toll. Po raz pierwszy w naszej świątyni gościmy
pana kapitana Dariusza Bartoszczę, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Serdecznie witam pana kapitana Stanisława Solentę, dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Starszego aspiranta Jerzego Łaszkiewicza, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wychawie. Kapitana Andrzeja Centalu, zastępcę dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wychawie. Plutonowego Krzysztofa Poleszata, komendanta Gminnej Straży Pożarnej w Krzyżewicach. Członków Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzyżewicach. Wszystkich grupów strażaków z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżewice, a więc i sąsiednich parafii, również z całej gminy. Wszystkich serdecznie witam i polecajmy Matce Bożej, naszej patronce, wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne, społeczne, sprawy naszej ojczyzny i świętemu Florianowi, patronowi strażaków, aby chronił nas od nieszczęść, żeby strażacy mieli jak najmniej prac, raczej służyli dobru społeczeństwa, dobru wiosek, bo angażują się w pracę na rzecz swoich wiosek, na rzecz gminy. Serdecznie witam i rozpoczynamy rozpoczęcie. Będziemy wypraszać potrzebne łaski dla naszej ojczyzny, dla waszej parafii, dla Straży Pożarnej u Boga przez przyczynę Królowej Polski. Jedynym królem naszym jest Chrystus. Ona, dając mu ludzkie ciało, ma udział w jego królestwie. Nasi praojcowie ogłosili ją królową naszej ojczyzny. A w tej ojczyźnie, w której nam przychodzi żyć, wiele problemów, trudnych spraw. Dlatego też jej w sposób szczególny powierzajmy te wszystkie problemy. Te problemy także dotykają nasze rodziny, dorosłych i dzieci i naszą młodzież. Ich także ogarniajmy naszą modlitwą. Byśmy jednak byli godni owoców tej najświętszej ofiary. Byśmy mogli ją godnie sprawować. Teraz stańmy w prawdzie przed Bogiem i uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Czytamy z Księgi Apokalipsy świętego Jana Chrystusa. Świątynia Boga w niebie jest otwarta i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jego głowie wieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diamentów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rudną żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś biegła na pustynię,
gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Przygodni księża, drodzy strażacy, spadkobiercy chlubnych, patriotycznych tradycji narodu, kochany lud Boży tej parafii bystrzyckiej. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta. Na polskim niebie widoczny jest od wieków znak niewiasty Maryi, Królowej Polski. Nasi ojcowie wiedzieli, dokąd można się uciekać wśród potrzeb i wszelakich złych przygód. I jak uczeń z Ewangelii, brali matkę swojego Pana do siebie. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodziły lata nieszczęść, wojny, niewola. Wielokrotnie była w samym centrum walki ze złem. I zawsze smok, symbol zła, dzięki jej stawiennictwu bywał zwyciężany. Mogliśmy wołać z radością: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. W ostatnich latach, również nie bez udziału Maryi i Kościoła, dokonało się zwycięstwo nad złem. I dlatego nie przestajemy dziękować Ojcu. On uwolnił nas z ciemności i przyniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Tylko czy rzeczywiście nastało w narodzie polskim królowanie Boga naszego i Królowej Polski Maryi? Chciałbym to dzisiejsze słowo, uroczystość odpustu, poświęcić ojczyźnie naszej. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi, ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają własnych miast, mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą, napisał w II wieku po Chrystusie nieznany autor. Ojczyzna nasza jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawienia, mówi wprost Pismo Święte. Te dwie prawdy chronią nas przed szowinizmem i nacjonalizmem. Ale z drugiej strony, my wierzący, kochamy wszystko, co zrodziło się z miłości Boga. Do czci Boga oddaje cześć wszystkiemu, co dobre. Do Ojczyzny Niebieskiej dążymy przez Bożą Ziemię.
Dlatego chrześcijanie kochają swoją ojczyznę ziemską tak, jak kochają i szanują ojca i matkę, zgodnie z czwartym Bożym przykazaniem. To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. Bo papież w Kielcach podczas ostatniej swojej pielgrzymki, dzień 3 maja, każe nam o niej myśleć. Czym ona jest dla mnie? Które miejsce w moim życiu zajmuje? Pierwsza po Bogu miłość należy się ojczyźnie, uczył ksiądz prymas Wyszyński. Gdy więc przyjdzie ta chwila, w której każe nam przejść z ziemskiej ojczyzny do tej, w której zostaliśmy wezwani przez chrzest, Bóg i o tę miłość do ziemskiej będzie nas pytał. Pismo Święte daje wiele przykładów ludzi, którzy gorącą miłością wołali do swojej ziemskiej ojczyzny. Mojżesz, Judyta, Estera, Machabeusze. Wszyscy oni walczą w obronie ojczyzny, oddają życie. Sam Jezus kochał bardzo swoją ziemską ojczyznę. Był posłuszny jej prawom, pracował dla niej. Płakał na widok Jerozolimy, przewidując straszne nieszczęścia. Przestrzegał: Jeruzalem, Jeruzalem, tyle razy chciałem Ciebie zgromadzić, jak kokosz gromadzić w klękach, a nie chciałeś. Dlatego toczą Cię wojska, nie zostanie z Ciebie kamień na kamieniu. Naród nasz, naród polski jest od tysiąca lat, od początku swego istnienia, narodem chrześcijańskim. Każdy naród żyje, rozwija się, zdobywa tożsamość dzięki swej kulturze. Wraz z nią żyje, wraz z nią zamiera. Chrześcijański naród polski żyje i zamiera wraz ze swoją chrześcijańską kulturą. W naszych dziejach zawsze było tak, że ilekroć naród stawał do boju, zawsze bronił trzech nierozerwalnych wartości. Swej niepodległości, wiary katolickiej i chrześcijańskiej kultury. Dlatego Polska słusznie nazywała się przedmurzem chrześcijaństwa, gdyż jej żołnierze, broniąc granic swojej ojczyzny, bronili równocześnie wiary świętej. Za wiarę katolicką i za ojczyznę ginęli żołnierze polscy pod Legnicą, w walce z Tatarami i pod Kirchholmem z protestanckimi Szwedami, pod Beresteczkiem z Prawosławiem, pod Kłuszynem i Smoleńskiem z Moskwą, pod Cezorą, Chocimiem, Wiedniem z Turkami, a później pod Mińskiem, Kijowem, Warszawą z Bolszewikami. Cóż wyliczy bitwy i potyczki, w których walczył polski żołnierz w obronie wiary i obronie ojczyzny. Czasami były to bitwy przegrane. Wspominamy dzisiaj, świętujemy dzisiaj rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej twórcy byli świadkami upadku Rzeczpospolitej i utraty jej niepodległości. Dzisiaj chcę wspomnieć szczególnie ten etap naszej narodowej drogi krzyżowej. Noc niewoli. Adam Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego pisze: na upadek potężnego państwa polskiego w XVIII wieku złożyły się różne przyczyny, jak fatalne położenie geograficzne, brak ludności miejskiej, wadliwy ustrój państwowy, lecz bez wątpienia główną przyczyną ujarzmienia Polski było wyzbycie się ducha chrześcijańskiego w polityce królów ówczesnej Europy, których historia nazwała monarchami oświeconymi. Pod wpływem racjonalizmu stali się oni poganami i zbrodniarzami, chociaż traktaty swoje rozpoczynali słowami w imię Trójcy Przenajświętszych. Kim oni byli? Fryderyk Pruski, którego imię znaczy przyjaciel pokoju, wynajdował wojny i rozboje przez całe życie. Katarzyna Caryca znaczy po grecku czysta, a była najprzeteczniejszą z kobiet. Maria Teresa Austriacka nosiła imię najpokorniejszej, niepokalanej Matki Zbawiciela, ale chyba tylko po to, aby wyśmiać pokorę i świętość. Mówił Mickiewicz dalej: i umęczono naród polski, i złożono w grobie, a królowie wykrzyknęli: zabiliśmy i pochowaliśmy wolność. A wykrzyknęli: głupio, bo popełniając ostatnią zbrodnię, dopełnili miary nieprawości swojej. I kończyła się potęga ich w ten czas, kiedy się najwięcej ucieszyli.
bo naród polski nie umarł. Polacy walczyli nieprzerwanie, jak gdyby wbrew nadziei, że przyjdzie dzień zwycięstwa. Anegdotycznie mówiono, że nawet w piekle, na bramach którego, jak mawiał Dante, był napis: porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tutaj wchodzicie, ręka Polaka dopisała: jeszcze Polska nie zginęła. Ale dzień zwycięstwa długo nie nadchodzi. Po trzecim rozbiorze ciemna noc okryła polską ziemię. Znikąd nie świeciły promienie nadziei na lepszą przyszłość. Aż nagle poprzez Alpy i Karpaty doszedł wesoły śpiew legionów Dąbrowskiego. Śpiew, który głosił wobec całego świata, że Polska żyje i żyć będzie. Potem szły wieści o wyprawie Napoleona na Egipt, o walkach Polaków w Italii, o wysłaniu polskich żołnierzy na San Domingo, a w końcu pod Ulm, pod Jeną, gdzie została zniszczona wojskowa potęga Prusaków. Radość wywołana tym zwycięstwem jeszcze bardziej się ożywiła, gdy Napoleon, zgromadziwszy przeszło 500 000 żołnierzy, wydał wojnę w Moskwie. Płynęły więc na wschód wojska kierowane ręką owego Boga wojny. Ciągnęli na wschód Włosi, Hiszpania, Austriacy, Szwajcarzy, Sasi, Bawarczycy. Lecz ze wszystkich najochotniej szli Polacy. Wszak sam Napoleon nazwał tę wojnę polską wojną. Zwiedli polskie pułki, Poniatowski, Dąbrowski, Gniaziewicz, Zajączy, Krasiński, Chłopicki. W kraju dostali tylko starcy, kobiety, kaleki i dzieci. Szli po zwycięstwo, które miało przywrócić życie całej Polsce. Niestety wyprawa Napoleona zakończyła się zupełną klęską. Niezliczonych pułków wracała garstka obdartych, pokaleczonych, zrozpaczonych żołnierzy. Mroźny wicher zabijał ludzi, kładł kokotem na ziemi, śniegiem utulał ich przydrożne mogiły. Wtedy ze zbolałych i napełnionych smutkiem serc Polaków zrywała się znana nam wszystkim pieśń. Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię płacz dzieci do litości wzbudzi. Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj się. Zlituj się, niech się nie tułami. Słowa tej pieśni słychać było wszędzie. W kościołach, na drogach i łąkach, przy pracy na polu. Śpiewali ją wygnańcy, więźniowie, strapieni, ubodzy i bogaci. Śpiewali ją zwłaszcza powstańcy w czasach krwawego zmagania się naszego narodu z Rosją. W dwóch powstaniach, listopadowym i styczniowym. Po zakuty w kajdany niewoli naród polski raz po raz chwytał za broń, aby je zerwać i zdobyć upragnioną wolność. Lecz każdy jego zryw kończył się klęską i gorszą od poprzedniej męki. Dlatego za Mickiewiczem modlili się Polacy do Boga. Panie Boże Wszechmogący, dzieci narodu wojennego wznoszą ku Tobie ręce bezbronne z różnych krańców świata. Wołają do Ciebie z głębi kopalni syberyjskich, ze śniegów kamczackich, ze stepu Arbieru i z prań ziemi obcej. A w ojczyźnie naszej Polsce, wiernej Tobie, nie wolno wołać do Ciebie. I starcy nasi, kobiety i dzieci modlą się do Ciebie w skrytości, myślą i łzami. Boże Jagiellonie, Boże Sobieski, Boże Kościuszku, zlituj się nad ojczyzną naszą i nad nami. Pozwól nam znowu modlić się do Ciebie obyczajem przodków, na polu bitwy z bronią w ręku, przed ołtarzem zrobionym z bębnów i działów, pod baldachimem zrobionym z orłów i chorągwi naszych. Na rodzinie naszej pozwól modlić się w kościołach miast naszych, a dzieciom na grobach naszych. A wszakże niech się stanie nie nasza wola, ale Twoja. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. O broni i orły narodowe prosimy Cię, Panie. O grób dla kości naszych i ziemi naszej prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy Cię, Panie. A gdy wojna światowa wybuchła pierwsza, poszli Polacy pod obce sztandary. Przelewali krew na belgijskich i francuskich równinach, na alpejskich szczytach. Umierali z myślą o tej, która z ich trudów, krwi i popiołu powstać miała, jako wolna, niezależna, potężna i niezniszczalna. Wojna światowa była straszną klęską dla całej Europy, niemal całej kuli ziemskiej.
nieszczęścia, które spowodowała, nie pozostały jednak bezowocne dla nas Polaków. Polska wreszcie zmartwychwstała, zrywając kajdany niewoli. Bóg, wysłuchując modlitwę, którą Mickiewicz zakończył swe księstwem żydstwa, wybawił naród polski z niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej. Przyjął ofiarę 30 000 rycerzy barskich poległych za wiarę i wolność. Przyjął męczeństwo 20 000 obywateli Pragi wyrzniętych za wiarę i wolność. Krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za wiarę i wolność. W roku 1918 przyszedł dzień zwycięstwa i chwały. Odrodzona Polska nie zerwała z całą naszą przeszłością. Nie przekreśliła wszystkiego, co nam spuściźnie zostawiły dzieje nasze. Nie zaprzepaściła ideałów miłości Boga i Ojczyzny. Nie wyzuła się z tego, co w wierze katolickiej jest wielkie i piękne. Poszła starym ojców naszych szlak. Kiedy trzeba było stanąć w obronie wolności i wiary, w roku 20 przeciw bolszewizmowi stanęła i obroniła. Nie na długo jednak, bo tylko na lat 20. Wraz z II wojną światową przyszła kolejna niewola. Okupacja niemiecka krótka i potem druga niewola sowiecka. I ta druga sowiecka i ateistyczna przebiegała pod hasłem: budujemy drugą Polskę. Drugą, to znaczy w opozycji do tej chrześcijańskiej tysiącletniej. To znaczy Polskę ateistyczną. To, co zrobił komunizm, to było zupełnie nowe w dziejach kultury ludzkiej. Bo ateizm zawsze istniał gdzieś na marginesie społeczeństw ludzkich. Dotychczas ateizacja nie była programem społeczności politycznej. Prawda, w tym momencie prowadzona była walka z Kościołem, ale żeby istniał gdzieś państwowy program polityczny ateizowania społeczeństwa, tego świat nie widział. A u nas taki eksperyment zrobił. Naród w zdecydowanej swej masie nie zgodził się do końca na realizację tego programu. Symbolem tego sprzeciwu były słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: non possumus, nie możemy. Nie możemy się zgodzić, aby Cezar zasiadał na ołtarzu Boga. Tę walkę o Polskę wolną, wierną Bogu, swoim tysiącletnim ideałom, naród oczywiście nie bez małych ofiar zwycięzca. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, po przełomie 1989 roku rzuca nam się inne hasło. Budujemy Polskę liberalną, gdzie specyficznie pojęta wolność błoto rzuca ideały, którymi ten chrześcijański naród żył przez tysiąclecie, za które cierpiał, za które umierał. Budowanie Polski liberalnej jako odrzucenie w życiu społecznym, rodzinnym, zdrowych zasad moralnych jest niczym innym jak kolejną próbą ateizowania narodu. To nie jest nowe. Nową w tym wszystkim jest to, że tak doskonałej, przebiegłej, finezyjnej metody ateizacji, która by tak uśpiła czujność narodu, niż to, co jest jego zgubą, przyjmuje jako dobro z milczącą aprobatą, jak trojanie drewnianego konia na swoją zgubę. Tego jeszcze nie było. Kościół bynajmniej nie we własnym interesie, bo ma zagwarantowane przez Boga, że moce piekielne go nie zwyciężą. I był już świadkiem samozagłady wielu narodów, ale w imię solidarności i służby temu narodowi polskiemu przestrzega przed zagrożeniami. Jest jak owa Kassandra, która sprzeciwiała się wprowadzeniu trojańskiego konia do miasta, ale której nikt nie wierzył, bo wszyscy uważali, że jest obłąkana. Drodzy bracia i siostry, czyż obłędne dziś ataki na Kościół nie mają na celu wywołania efektu obłąkanej Kassandry? Że Kościół nie wie, co mówi? Że mówi bzdurę, żeby mu nie wierzyć, dlatego się mówi tyle zła na niego, tyle nieprawdy, tyle oszczerstwa, żeby mu nie uwierzono. 3 maja
Trzeba spytać, jaki kształt ojczyzny przekażemy naszym dzieciom i wnukom. Ja ani do takiego wojska, ani nawet do takiej Polski, w której by Boga i prawdy nie było, należeć nie chcę. Bo Słowacki, który pragnął Polski wolnej. Bracia i siostry, a my takiej Polski chcemy? Narodzie Polski, czego ty chcesz? Jakiej Polski ty pragniesz? Jeśli Polski wiernej swej chrześcijańskiej tradycji, to obudź się, bo taka Polska jest dzisiaj w swych fundamentach zagrożona. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, niechże w nich duch twój stąpi i śpiące niech pobudzi. Tak modlił się Stanisław Wyspiański do geniusza narodu. Niechże dla nas tym uosobionym geniuszem narodu polskiego, wzywającym do przebudzenia, będzie postać niedawno zmarłego, znanego nam, księżom, może i wam, drodzy bracia i siostry, postać księdza rektora seminarium lubelskiego księdza Mieczysława Przewódzkiego, który w swoim ostatnim w życiu tekście, aż ma 2 lata temu, tekście zatytułowanym Myśląc Ojczyzna, napisał o ojczyźnie w sposób następujący. Najprzód był rodzinny dom. W skórze świętego Jacka we Lwowie byli ojciec i matka. Był rozległy orzech rosnący w ogrodzie. W cień jego gałęzi toczyły się dziecięce zabawy z rówieśnikami. I stan się w nim dalej się też kościół. Najpierw kościół świętego Mikołaja, potem księży misjonarzy. Rodzinny dom i kościół stawały się czymś najbliższym. Obok domu i kościoła był jeszcze trzeci element, bez którego życie byłoby niepełne. Był jeszcze Lwów, miasto, które kochałem. Wychowania się ojczyzny, jakaś wielka wspólnota domów, rodzin, miast, kościołów. Coś, czego trzeba bronić, czemu trzeba oddać swą pracę, chleb, życie. Matka, ucząca pacierza, uczyła też kochać to wielkie, nieznane dobro ojczyzny. Miałem, że ojczyzna to ziemia, to przybytek święty, pola, lasy, rzeki. Ojczyzna to też rodzinny język. Nad moją kolebką matka się schylała, i po polsku pacierz mówić nauczała. W języku wypowiada się dusza narodu, jego najgłębsze przemyślenia, odczucia. Ze wzruszeniem słuchałem w szkole o dzieciach w Rzesi, o strajkach w zaborze rosyjskim, niedawny pokrześ i mowy. Biegiem czasu zrozumiałem, że ojczyzna to przede wszystkim kultura. Potrzebna ziemia, aby na niej żyć. Potrzebny język, by nie wypowiadać samego siebie. Ale o istocie ojczyzny stanowi kultura. To o tej ojczyźnie śpiewała mi matka, jej dzieje mi opowiadała. To za tę ojczyznę modlono się w domu i w kościele. Za tę ojczyznę ginęli żołnierze Armii Krajowej. Jej ofiarowali swe życie męczennicy Katynia, Oświęcimia, Borkuty, Kołymy czy Majdanka. Chciałem poznać narodową historię. Dziś od pierwszych piastów, pod ramach Powstania Warszawskiego. Do wszystkich szczegółów tej historii odnosiłem się ze swoistym pietyzmem. Krok, Łokiety, Jagiellonowy, Batory, Sobieski, książę Józef Poniatowski, Traugut, Piłsudski, Sikorski, Andres, Anders, jawili mi się jak poczet narodowych świętych. Doszukiwali się w nich jakiś wad, uważałem za równoznaczne mówieniem o słabościach własnych rodziców. Jakże wdzięczny jestem wspomniany już nauczycielce historii Karwińskiej, która miała odwagę nas ostrzegać. Nie korzystajcie z podręcznika, podręcznik kłamie. Jakże wdzięczny jestem dyrektorowi Kazbierowi, który publicznie w auli szkolnej wypowiedział słowa. Chylę skroń przed bohaterstwem dziewcząt i chłopców, żołnierzy Armii Krajowej. A były to czasy, w których wypisywano na murach słowa o zaprutych karłach reakcji. Obok historii pragnąłem poznać literaturę, szczególnie z okresu romantyzmu i młodej Polski. Wydawało mi się, że w słowach Mickiewicza, Słowackiego czy Krasińskiego czy Wyspiańskiego żyje ojczyzna, że ją dotykam, że się w niej zatapia. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego miałem prawie na pamięć. Na dzień warszawianki czy pierwszej brygady napływały mi łzy do oczu. Podobnie ekscytowało mi polskie malarstwo, szczególnie malarstwo historyczne Matejki, Grodzera, Kostaka i Stygma. O miłości i braterstwie. Stygmat Ewangelii jadł mi się na wszystkim, co prawdziwie dobre w kulturze polskiej.
Często myślałem o słowach Mickiewicza. Polska historyczna, Polska wolna, oświecona, zaczyna się od chrześcijaństwa. Zastanawiałem się też nad myślą, jaką zawarł poeta w składzie Tatra. Duch polski, Ewangelii ciał. To nie znaczy, że nie znałem smutnych, a nawet ponurych kart z dziejów ojczyzny. Jak również historii wielu niegodnych kapłanów. Wszak były to lata 46-50. I propaganda komunistyczna szczególnie dbała o uchylenie wszelkich i aktualnych zjawisk negatywnych. Miałem jednak jasną świadomość, że to, co w dziejach Polski i polskiego duchowieństwa było złe, stanowiło po prostu zdradę zasad Ewangelii. Kościół, głosząc naukę Chrystusa, uszlachetniał kulturę i uczył miłości do ojczyzny. Rodzący się w ten sposób patriotyzm był daleki od wszelkiego nacjonalizmu. Miałem pełną świadomość, że każdy człowiek ma obowiązek kochać to, co szlachetne w jego kulturze narodowej. W szkole dowiadywałem się, że Kościół przyniósł organizację państwową, wyzwolił rozbite plemiona, nauczył karczowania lasów i uprawy rolnej, że Kościół zakładał szkoły parafialne, klasztorne, uniwersytety, że Kościół pierwszy ogarnął swą opieką sieroty, ludzi opuszczonych, chorych, umierających, zakładał żłobki, przedszkola, szpitale, przytułki. Czynił to wszędzie tam, gdzie mógł działać. Stąd wspólnota kultury europejskiej. Stali się hitlerowców i Sowietów w wieku XX. Nic bardziej nie mogło przemówić do wyobraźni młodego człowieka. Kościół w swojej ewangelicznej istocie wydawał mi się bastionem, o którym muszą się rozbić wszelkie fale zła. Nie chcę przez to powiedzieć, że wychodząc ze szkoły średniej uważałem, że tylko Polak może być dobrym katolikiem. Przeczyło temu doświadczenie, ale byłem najgłębiej przekonany, że akceptacja najwyższych wartości polskiej kultury narodowej musi zawierać w sobie akceptację chrześcijańskiego, a raczej wprost katolickiego systemu wartości. Katolicyzm może doskonale istnieć poza Polską i bez kultury polskiej, ale kultura polska bez katolicyzmu straci swą tożsamość. Stanie się czymś gatunkowo różnym, po prostu przestanie być kulturą polską. Bracia i siostry, ostatnie już słowo. Obyśmy nie chcieli nigdy oddzielać wiary od ojczyzny i Polski od Kościoła. Wiara i ojczyzna to jeden wielki ołtarz, a człowiek to źdło miry, którego przeznaczeniem spalić się na chwałę ołtarza. Oby jak orzeł biały Polski ma jedną głowę i jedno serce, tak wszyscy Polacy mieli jedną zgodną duszę i jedno miłujące serce. Obyśmy nie chcieli nigdy oddzielać wiary od ojczyzny i Polski od Kościoła. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze. Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwa, udziela mu pociechy w utrapieniach, wspiera go w dążeniu do wiary.
blasku dzieli pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wychwalamy Cię. Wszelka cześć i chwała
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego śmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasze do powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rób nas za poruszenie, ale nas za powiedzenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obnaż nasze czasy pokoje. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. O zbawcza hostio, thank you.
tak od początku. No dla tego celu pragniemy odtąd żyć jako naród katolicki przez pracę ku chwale Bożej dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddać Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje serce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i w Jego sprawie na ziemi. Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi Świętemu pełną wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę